teraz się rozpędził. O, lewy sierp! Ależ tu spuścił ręce czarny Polak! Tak jak myślałem! Olejnik w kłopocie! Jest, pada! Co tu się dzieje? Ależ gra ciosu! Nie bawi się w ogóle w parter czarny Polak, ale teraz Olejnik przytomnie skleja się do niego. Teraz Olejnik może wykorzystać doświadczenie. Jak przetrwać tą burzę? Czy przetrwa tą naławnicę? No widzimy, że już podbite oko. Ale przetrwał, zobacz! O, teraz ciekawe, czy czarny Polak ma coś jeszcze w tych rękach. Teraz próba kopnięcie! Palenie! Poszło, poszło! Zobaczymy, teraz... czy rozpuści ręce. Sędzia Michalak się przygląda. Bartku, fachowym okiem, co powinien zrobić? No powinien przede wszystkim przejść nogi Olejnika, żeby łatwiej było mu go bić. No ale widzimy, że tutaj Olejnik też może kopnąć go z parteru. To jest bardzo groźne. Podwójna zasłona. Tak jest, no ale tutaj Olejnik cały czas próbuje tą... Jest trafienie. No, czarny Polak nie odpuszcza nawałnicy, cały czas siedzi na Olejniku, nie daje mu chwili oddechu. Minuta 45 do końca. I mamy pełen dosiad. Rozpuszcza ręce. O, tutaj chwila uwagi od sędziego Michalaka, żeby nie bił w tył głowy. Szczęka wypadła z ust Olejnika i koniec! Czarny Polak wygrywa! A jak... więc czarny Polak okazał się czarnym koniem.